Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie. Strasznie się za Wami stęskniłem. Na pewno będziemy chcieli z Wojtkiem opowiedzieć Wam o pewnym nowym projekcie i nowym pomyśle, w jaki sposób połączyć stworzenie jakiegoś naszego właśnie nie przedstawiciela, o czym Wojtek powie, bo to nie są przedstawiciele, tylko naszego... Ty mówisz o Trybunie Ludowym. Tak, mówię o Trybunie Ludowym. Bo czytając różne rozwiązania, trafiliśmy na coś takiego jak Trybun Ludowy. To jest takie pojęcie, które jest prawa rzymskiego i które właśnie powoduje, że obywatele Rzymu, czyli my, możemy jako wolni ludzie stwierdzić, że jest coś, co nam leży na sercu i wybieramy trybuna, czyli osobę, która będzie nas w tej kwestii konkretnej reprezentować i reprezentować nasze interesy. I to jest o tyle ciekawe, że powołuje się to przy pomocy zebrania, takiego jak to. Po prostu mówimy, że jest taka i taka kwestia i że w związku z tym powołujemy w taki i taki sposób. Ba, i jest. Po prostu. A to o tym pewnie dłużej powiemy za chwilę. Chcieliśmy również pokazać Wam, że żeśmy wprowadzili, o czym mówiliśmy na naszym ostatnim spotkaniu, czyli żeby przestać nosić koszulki firmowe, a zacząć nosić koszulki ze swoim chlebem. Więc ja całą swoją rodzinę już ubrałem w to i też takie mam. Nie powiem Wam, kto nam wyszywa. Jak widzicie, Wojtek również ma zarówno marynarkę ze swoim pełnym chlebem. Tak jak mówiłem, to nie chodzi o to, że musisz, jak nie masz rodowego, to już nie masz żadnego innego. Nie, wystarczy coś, czym się utożsamiasz. Jeżeli się utożsamiasz ze swoim miastem, weź sobie herb miasta. Ja mówię tylko o tym, że to jest przekierowanie energii i przekierowanie uwagi, że po prostu nie wspierasz firmy Nike czy jakiejkolwiek innej, która ma tą naszywkę, tylko wspierasz swoim, tak? Właśnie w tym, że nosisz. No bo zobaczcie, tak to wygląda. No to jest na przykład takie polo. To nie są jakieś duże koszty, w sensie taka koszulka. Tam macie t-shirt, tak? Ja kupiłem, ja całą rodzinę wyposażyłem w dwie polo w różnych kolorach i dwa t-shirty. Powiem Wam, że bardzo fajny jest odbiór tego, bo jak na przykład poszliśmy na urodziny mojej mamy 80 i wszyscy żeśmy się ubrali w te koszulki, no to trochę tak jakby szła drużyna klubowa, każdy się ogląda, patrzy co to jest, ale o co chodzi. No wiecie, nas piątka, plus tata szósty, mama siódma, jeszcze brat ósmy, no to wiecie, tak wszyscy w koszulkach, to wow, nie? No więc powiem, że to robi robotę. I druga rzecz fajna to jest to, że jak synowie wychodzą do szkoły czy do znajomych z tych koszulkach, to ci koledzy pytają, ale co to jest, ale o co chodzi. Wojtek też o tym parę słów powie, bo też chodząc z tą koszulką do różnych środowisk też jest pytany, a co to za firma? Tak? A to nie jest żadna firma. To jest jedna z takich akcji, które właśnie można zacząć od siebie. To znaczy ja nie muszę Was wszystkich o coś poprosić, po prostu zrobiłem to, rozdałem rodzinie, chodzę. Powiedziałem w jednym miejscu, Wojtek zaczął, ktoś jeszcze tam zaczął. Wiecie, z drugiej strony właśnie też wspieramy swoich, czyli gotówka i do Basi, tak? Żadnych kart. No więc jakby to jest kolejna rzecz, którą można zrobić. Na pewno chciałbym wrócić do tematu tej biblioteki, bo nawet dzisiaj zaczęliśmy tej, którą Ania tam będzie koordynowała. Dlaczego do tego chciałem wrócić? Bo nawet tutaj przed rozmową okazało się, że zaczęliśmy dyskutować i znowu. Albo na pajączki na nogach, no to jeden by tam jaweczkę, a drugi nalewkę z rośniaka. No, albo z orzeka. Więc znowu to jest tak, że jest ta wiedza, tak, tylko gdzieś ją musimy gromadzić. Pojawiła koncepcja tego Trybuna Ludowego, ponieważ ta koncepcja jest jakby obok systemu, bo ona sama z siebie jest nazywana formą nieposłuszeństwa obywatelskiego. Sama z siebie jest tak nazywana i że właśnie jak państwo nie działa w jakimś obszarze i obywatele się buntują, przecież im się to nie podoba, to wtedy poprzez takiego trybuna działają poza prawem. I to jest napisane wyraźnie, że Trybun Ludowy powstał jako mechanizm radzenia sobie czy obrony w momencie, kiedy państwo było niewydolne, jako forma nieposłuszeństwa obywatelskiego i działał poza systemem. Czyli rozumiecie, jak dużo różnych cech, które chcemy osiągnąć, spełnia, tak? Nawet jak popatrzycie w internecie, to mówi się o tym, że instytucje typu Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, to są pochodne właśnie funkcji tego Trybuna Ludowego, tak?
W związku z powyższym wydaje się, że jest tutaj miejsce, gdzie można byłoby ten paznokieć włożyć, żeby tam zadrapać ten system. Nawet nie można, szkoda. Co z tego wyjdzie, my nie wiemy w tej chwili, tak? Ale eksplorujemy ten nowy temat. Mamy parę pomysłów. Sądzę, że do następnego sejmiku przygotujemy propozycję takiej odezwy, oczywiście do dyskusji, takiej odezwy czy takiego zaproszenia na spotkanie szersze niż tylko naszego sejmiku, bo uważam, że trzeba wyjść do wszystkich tu w Warszawie, no, może jeszcze szerzej, żeby zaprosić ich na takie powołanie, tak? Z jakąś koncepcją, żeby nas było więcej. To moglibyśmy szersze grono Polaków zebrać i żeby on ten mandat miał silniejszy. Mamy pewną koncepcję z Wojtkiem, jak to zrobić. Wojtku, chodź może tutaj do mnie, żebyśmy o tym porozmawiali. Bo rzecz jest w tym, żeby powołać albo jednego, albo dwóch, trzech trybunów, to jest do zastanowienia się, oraz powołać pewien regulamin, w ramach którego oni by działali, ci trybuni, oraz oni by, ci trybuni, zajmowali się powoływaniem dalej arbitrów, którzy by już występowali w konkretnych sprawach. Najpierw wróćmy do tego prawa rzymskiego. Otóż polskie prawo jest ustanowione na prawie rzymskim. W związku z tym odwoływanie się również do reguły prawa rzymskiego, powołania nowego Trybunału Ludowego, który był powoływany wtedy, kiedy organy państwa, sądy, policja, czy wtedy milicja, czy jacyś czy tematy nie działały zgodnie z wolą suwerena lub wbrew jego woli. I w związku z tym wydaje mi się, że można się pokusić o to, że taki Trybun Ludowy, który zostaje powołany przez wiec, bo my jesteśmy swojego rodzaju wiecem, bo my żeśmy się tu spotkali no w sprawach polskich, prawda? Przecież my tu nie zaczynamy swoich małych interesików, prawda? Z własnej woli. Z własnej woli. I pochylamy się na każdym z naszych czynników nad sprawami polskimi. Regionalnymi. Wystąpiliśmy do miasta stołecznego Warszawy, jak pamiętacie, z tymi pismami, które, tak powiem, olali. Obecnie władze miasta działają absolutnie na szkodę jego mieszkańców. W wielu obszarach. Wymieniliśmy to w tych naszych pismach. I teraz powołanie właśnie takiego Trybunału Ludowego, czy Trybunału Ludowego, jest po to, że powołuje go właśnie suweren, taki jak tutaj siedzący, czyli taki jest, a ten sąd powołuje arbitrów do poszczególnych spraw, bo czyli na przykład jest sprawa, Wojtek się spiera ze swoją gminą, ja się spieram z miastem stołecznym Warszawa i wtedy, kiedy Trybunał Ludowy przyjmuje na bogantę taką sprawę, to powoływani są arbitrzy reprezentujący jedną stronę i drugą stronę, bo ten musi być pewna procedura takiego obiektywnego rozstrzygania. I ja przejrzałem kilka regulaminów i zresztą będę się konsultował i konsultuję się z Michałem, żeby zrobić taki właśnie regulamin, który by był zaakceptowany i z uwagami waszymi zostanie zaprezentowany. Na takim wiecu powołać. Właśnie na takim wiecu. Jak będzie działał ten sąd? To jest kilka rozdziałów właśnie mówiących, kto powołuje Trybunał Ludowy, w jaki sposób arbitrzy są powoływani i odwoływani. Tak samo i ten Trybunał Ludowy musi być powoływania i odwoływania. Nie może być tak jak z tymi posłami, co mają kadencyjność i w ogóle właśnie na innej zasadzie. Musimy to jakby od początku zbudować. I kolejne, to szalenie ważne, to z kolei rozmawiamy z Basią i z Wojtkiem, mieliśmy długą rozmowę, ponieważ oni prowadzą taki, myślę, że opowiecie o tym waszym przykładzie, który jest bardzo ciekawy, gdzie założyli kościół i gdzie właśnie się bronią taką pewną wewnętrzną suwerennością, wyegzekwowanie tych wyroków. Bo jeżeli osądzimy, czy to prezydenta miasta, czy urzędników, którzy działają na szkodę, musi być tryb sankcji, czyli egzekwowania tego wyroku. Na ogół będą to kary
finansowo, bo my ich nie będziemy zamykać, nie będziemy tworzyć więcej, prawda? Jeszcze żywego człowieka nie możemy przyjść. No właśnie, kary finansowe, bo to ich najbardziej boli. No to uśmiercimy. To ich najbardziej boli i to powinno zostać uregulowane. I chcemy właśnie, dlaczego my chcemy, sejmik jest tak ważny, bo to jest właśnie taki dobrowolny, wiecie, jeżeli zrozumiemy ten komunikat, o którym powiedział przed chwilą Michał, do szerszej grupy ludzi, że chcemy stworzyć taką instytucję, która będzie wreszcie reprezentowała interesy narodowe i broniła ich właśnie przed urzędasami, przed politykami, przed tą idiotyczną Unią Europejską, komornikiem, policją, prokuratorami itd. itd. No to wtedy będzie miało właśnie głębszy sens. Tym inicjatorem będzie Sejmik Warszawski. Dokładnie tak. To Sejmik Warszawski on ma swoją... zapraszał wszystkich innych tak, do tego wielcu, który odbędzie się tutaj u nas w Warszawie. Istniejemy tak? już dwa lata. Jesteśmy bytem, który jest przewidziany nawet w tej konstytucji, że ludzie mogą się gromadzić, mogą tworzyć właśnie własne, jest prawo o stowarzyszeniach, o prawo o gromadzeniu się i takie zgromadzenie ma prawo powoływać swoje instytucje.